Sukcesem zakończyła się akcja szukania dawcy szpiku kostnego, którą zorganizowała rodzina chorego Jarka oraz Fundacja DKMS. Nikt nie spodziewał się, że na apel organizatorów odpowie aż 945 osób. 19 lutego od godziny 12 w Bytowskim Centrum Kultury rozpoczęła się wielka akcja oddawania krwi w celu poszukiwania ewentualnego dawcy szpiku kostnego dla Jarka. Nikt nie spodziewał się, że nasza społeczność tak licznie będzie uczestniczyć w akcji. Rodzina i przyjaciele Jarka są bardzo wdzięczni, że na ich apel tylu ludzi zdecydowało się oddać krew. Jak tam boli oddawanie krwi? Nie. Z gazety. Tak, z gazety. Jak myślisz, dużo ludzi jest? Długo czekałeś? Dużo jest. Nie, 10 minut do rejestracji i tutaj od razu wszedłem. A rejestracja jak długo trwa? 5 minut. Pani tylko powiedziała co i jak i to wszystko. I już po bólu? Tak, po bólu. Ja jestem akurat do tego przyzwyczajony. Za chwileczkę też przyjdę oddać. Na razie muszę się oswoić z igłą, ze strzykawkami i paniami w białych kitlach. A to jakaś trema? Troszeczkę tak. Boję się szpitali, nie przepadam za nimi i oddawanie krwi też nie jest najprzyjemniejszą rzeczą jak dla mnie, więc troszeczkę się boję, ale najpierw muszę wystać swoje w kolejce, bo jest tak długa, że boję się, że nie zdążę na występ, a jeszcze dzisiaj muszę zaśpiewać. A myślisz, że pokonam swoją fobię, bo zobaczy ile ludzi oddaje i się w ogóle nie boi? Postanowiłam sobie dzisiaj, bo dzisiaj jest taki szczególny dzień dla mnie, ileś lat temu dostałam ja życie i pomyślałam sobie, że być może jest to dobra okazja, żeby dzisiaj komuś pomóc i dać komuś życie, prezent życia. Dziękuję i życzę powodzenia przy oddawaniu krwi. Tak, przyda się, dzięki. Serdecznie tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zarejestrowanie w bazie danych Fundacji DKMS, zapraszam, trwa to dosłownie kilka sekund, samo już pobranie krwi 4 ml. Jednak zanim do tego dojdziecie, najpierw trzeba przejść tą rejestrację wstępną, a więc odpowiedzieć na kilka pytań z ankiety, które dadzą Państwu odpowiedź, czy mogą Państwo zostać potencjalnymi dawcami i mogą trafić do bazy danych Fundacji DKMS. Przez cały czas trwania akcji ze sceny Bytowskiego Centrum Kultury rozbrzmiewały wesołe nuty naszych artystów. Pani doktor, jak dzisiaj przebiega akcja? Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu społeczeństwa bytowskiego na naszą akcję. Jest naprawdę cudownie, wszyscy są zachwyceni, chętnie oddają krew, a z kolei panią się bardzo przyjemnie pracuje, kiedy widzą, że po prostu ich praca na pewno nie pójdzie na marne. I miejmy nadzieję, że znajdziemy wielu potencjalnych dawców, a przede wszystkim znajdziemy dawcę dla Jarka, bo z taką myślą prawdopodobnie większość osób, która tu przychodzi, tak myśli, że znajdziemy. Pani doktor, czy zaobserwowała Pani oddawanie krwi? Czy był jakiś przypadek, że trudno było na przykład się wkuć? Absolutnie. Nie ma problemu i nikt się nie boi przede wszystkim. Co histeryzują normalnie przy pobieraniu krwi, tak tutaj każdy przychodzi z przekonaniem, że robi to w jakiejś cudownej sprawie. Czyli warto robić akcje. Warto robić takie akcje. A przede wszystkim nie spodziewałam się, że nasze społeczeństwo okaże się takie, solidarne. Pani doktor, więcej wiary. No, dziękuję. Jak bolało? Nie bolało. A jak długo trwała rejestracja?
Niedługo, może z 15 minut. A kolejka duża? Kolejka duża, ale idzie szybko. A skąd się dowiedziałaś, że można oddać krew? Miałam ulotkę w domu, na Facebooku, w kościele, dużo media. Czyli akcja dobrze zrobiona, tak? Myślę, że tak. Jak sądzisz, dużo ludzi? Ja myślę, że dużo, jeszcze dużo przyjdzie. A znasz w ogóle tego, dla którego oddałaś krew? Nie znam. Osobiście nie znam, tyle co przeczytałam. No jest moim, wychodzi z tego, że sąsiadem z mojej ulicy. To ale bardzo miłe. No, myślę, że warto pomagać. I miejmy nadzieję, że zostaniesz siostrą, bratnią. Byłoby fajnie, ale czy się uda? Dziękuję. Proszę bardzo. Słuchajcie, tam do tamtego stolika. Panowie, skąd przyjechaliście? Z Tuchomka. Skąd? Tuchomka. A z Tuchomka? I całą ekipą? Tak. No u was ponoć tylu jest tylko strażaków. Nieprawda. U nas jest więcej jak w Bytowie. A to chyba, że... O, no właśnie, widzę tyle gwiazdek, to chyba wie, o co chodzi. A jak, nie boi się pan oddawania krwi? Krwi? A czemu? No, nie, mógłby się pan spytać, lepiej szpiku czy krwi? Nie, bo to oddajemy krew teraz. No ja rozumiem, ale później szpik jak, ewentualnie. A później szpik też z krwi. To nie z kręgosłupa. Nie, z biodra, my dobrze wiemy, myśmy się przygotowali na to. 80% z krwi tylko, a ja 20% rozumiem. Z biodra. Nie. He? Tak. A będzie jak będzie. Jak panowie, skąd dowiedzieliście się o tej akcji? Skąd? Nie wiem, to chyba organizował Bytów, coś takiego. A potem co, jakieś zebranie nastąpiło i jak? Tak, było zebranie. Było zebranie? Było. No ci, którzy się nie boją, przyjechali. Czy spodziewała się pani, że będzie taka duża kolejka? Tak, się spodziewałam. A czy boi się pani oddać krew? Nie, ja już oddaję często krew. Czyli pani oddaje, czy pani się nie boi, tak? Nie, nie boję się. A jak pani myśli, zna pani w ogóle tego Jarka? Nie znam. Nie znam chłopaka. A skąd ta idea oddawania krwi na szpiku kostnego? No zawsze chciałam w sumie i jak jest teraz okazja, więc... Bo tak to trzeba, wiem, że trzeba się umawiać do lekarza i w ogóle, a już, jak już jest taka organizacja, to już w sumie... A skąd pani się dowiedziała? W sumie z Facebooka chyba, bo ja w ogóle jest z Bydgoszczy, więc... A z Bydgoszczy, tak? Tak. Ale tutaj mam rodzinę, więc przyjechałam na weekend, to od razu... Bardzo dziękuję. Proszę. No jak wygląda akcja? Fantastycznie. No mamy już ile? Prawie... To jest czwarta gąbka, 4x6. 4x6, 24. 240. To bardzo ładnie. No, bardzo ładnie. Zaledwie godzina od rozpoczęcia. Półtorej. A czy spodziewała się pani, że tyle ludzi przyjdzie? To znaczy, powiem panu, że się spodziewałam, dlatego że organizatorzy włożyli w to bardzo dużo pracy. Na bieżąco mnie informowali o tym, co tutaj przygotowują. Zresztą byłam tutaj 15 w Bytowie, przeprowadziłam jeszcze pogadanki w szkołach, spotkałam się z organizatorami, z żoną Jarka i z przyjaciółmi rodziny i wiedziałam, że ta akcja właśnie będzie tak wyglądała, bo oni naprawdę włożyli w to ogrom pracy. Tak, cały czas są kolejki niezmiennie, od samej 12 jest cały czas ludzie stoją na schodach. A czy były jakieś przypadki tutaj, że ktoś nie mógł oddać krwi, że nie można było znaleźć żyły? Że nie można było znaleźć żyły, to nie jest żadnym problemem. W takim przypadku rejestrujemy tak, jak to robimy poprzez rejestrację internetową, a więc wymazaliśmy z wewnętrznej strony policzka ślinę i w ten sposób też możemy się rejestrować. Także tutaj nie ma problemu, ale były różnego rodzaju jednostki chorobowe, które jakby na samym początku wykluczyły niektóre osoby. Ale to badanie ponoć jest drogie, bo to zaledwie te 4 mm, a 200 zł kosztuje badanie, tak? Samo badanie, oznaczenie kodu genetycznego kosztuje 250 zł, czyli każda osoba, która dzisiaj się zarejestrowała, no my będziemy musieli za to zapłacić 250 zł, dlatego mamy tutaj skrzynkę i mamy nadzieję, że może ktoś coś wrzuci, żeby jakoś wspomóc fundację. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że będzie to hojność bardzo duża. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
kto przygotował te potrawy tutaj, kawę, ciastka? Kawę, ciasta szykowaliśmy wszyscy, nie tylko my organizatorzy, znajomi, rodzina, to wszyscy zorganizowali. Ludzie przynoszą sami, sami przynoszą nam do pomieszczenia, zgłosili się szybciej, nikogo nie musieliśmy dwa razy prosić. Ludzie byli sami chętni. Akcja rozpoczęła się już w grudniu. Akcja się rozpoczęła w grudniu, nasz pomysł już kwitł jakiś czas. Pomogła nam fundacja, która wsparła nas bardzo mocno. Znaleźliśmy tutaj lokalnych sponsorów na to, żeby właśnie zorganizować większy jakiś rozgłos, czyli gazeta, telewizja, zresztą pani też nam dużo pomógł. I tak poszło. A jak się czuje sam Jarek? Jarek, jeżeli chodzi o zdrowie, to wiadomo, że jest kiepsko. Jest, czeka i ma nadzieję, że znajdzie wśród naszych bytowiaków tego swojego bliźniaka genetycznego i my wszyscy tak myślimy. A czy już się dowiedział, jaka jest akcja? Ile ludzi przyszło? Na pewno na bieżąco jest ktoś z nim w kontakcie. Żona na pewno nie, bo żona gdzieś tam biega, ale myślę, że jacyś znajomi na pewno informują go, jak jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Życzę powodzenia, by znalazł się brat lub siostra bliźniaczka. Lub siostra bliźniaczka, tak. Dziękujemy bardzo. Pamiętasz, Grzesiu? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ty pierwszy raz z apelem o to, żeby dzisiaj zorganizować właśnie zbiórkę krwi. Jak oceniasz to? Znaczy, to przeszło najśmielsze oczekiwania. Wtedy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy to była taka pierwsza zajawka. Wtedy byliśmy po pierwszym zebraniu z przyjaciółmi. Stwierdziliśmy, że taka akcja jest potrzebna nie tylko Jarkowi, tak jak i innym. I tak jak powtarza Marcin Pacyno, chcemy obalić te wszystkie mity, które się wiążą z pobraniem szpiku kostnego. I myślę, że rodzina wie o tym, że dzisiaj tyle ludzi przyszło, a szczególnie Jarek. Myślę, że tak. Cały czas jesteśmy w kontakcie telefonicznym z nim. Naprawdę ta pierwsza godzina, jak otworzyliśmy tylko drzwi do Domu Kultury o godzinie 12, w ciągu godziny 100 osób przyszło się zarejestrować. Naprawdę to jest wielka sprawa. Naprawdę dziękujemy wszystkim, którzy przybyli tutaj, na pewno nie tylko dla Jarka, na pewno też liczą się z tym, że pomogą innym ludziom, którzy są w potrzebie. Dziękuję bardzo i myślę, że takich akcji będzie więcej w Bytowie, chociaż nie będzie tylu potrzebujących. Myślę, że my już tu z doświadczenia, ponieważ jest dużo osób zaangażowanych w tą akcję, jeżeli ktoś będzie czuł potrzebę jakiejś następnej, podobnej, jesteśmy otwarci, stworzyła się grupa młodych ludzi, która naprawdę pomoże w każdej jednej innej akcji. Także jesteśmy otwarci, ja pracuję w Bytowskim Centrum Kultury, numery telefonów to chyba wszyscy już do mnie mają, także nie ma problemu, jeżeli będzie trzeba, to pomożemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jeszcze nie wiem. Zakuło. A tu już prawie koniec jest. Prawie koniec. Jest nie bolało. Nie bolało. Skąd się dowiedziałaś o tej akcji? Dowiedziałam się od kolegi najpierw, a później w sobotę ubiegłą, a później w niedzielę na mszy świętej w